No wygrał zespół lepszy, co mogę powiedzieć. Mieliśmy swoje sytuacje. Nawet na 1-0 mogliśmy strzelić. Nie udało się i skończyło się po myśli gospodarzy. Nie ma pan wrażenia, że to jest takie dość bolesne dla pańskiego zespołu, bo mieliście też swoje sytuacje. No to tak jak mówię, mogło się zupełnie inaczej skończyć, jakbyśmy strzelili to, co mieliśmy na początku, tak? Bo tak jak powiedziałem, coś tam z przodu mieliśmy i szkoda, że nie wpadło. I bramki dość głupie straciliśmy, tak? Trudny mecz, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to trudne spotkanie, a w jednym zdaniu, jakbym miał powiedzieć tak sprawiedliwie i uczciwie, to wynik lepszy niż gra. Pierwsza połowa bardzo chaotyczna w wykonaniu zawodników broni Radom, dużo niecelności, niepoukładanego krycia. Zaskoczył zespół przyjezdnych nas ustawieniem takim, że grał trójką z przodu, ale zawodnicy, którzy są dłużej grają w piłkę, powinni szybko to przeczytać i poustawiać, bo oni powinni rządzić w naszej drużynie. W przerwę udało nam się w pierwszej połowie zdobyć dwie bramki, w przerwę pewne korekty w ustawieniu. Dobrze, że zaraz po przerwie strzeliliśmy trzecią bramkę, bo wiadomo, że wynik 2-0 to jest dosyć trudny. Wynik do utrzymania, szczęśliwe 3-0 zaraz tuż po przerwie, no później na 4 i dziękuję zawodnikom za zaangażowanie, za walkę w tym meczu. Mam nadzieję, że ta forma jest w tendencji zwyżkowej i za tydzień będzie ta gra, organizacja gry lepiej wyglądała niż dzisiaj. Pogramy z Rycerzami Wiosny, czyli Pilicą Białobrzegi. No i mam nadzieję, że będzie dobrze. Muszę pamiętać, że zapowiada się za tydzień ciekawy mecz, bo Pilica już dzisiaj zanotowała trzeci mecz bez zwycięstwa. Wy się nakręcacie, wyglądacie coraz lepiej, no i szykujecie bardzo fajne spotkanie, lokalne derby. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie. Trener Białobrzeg, Artur Kupiec, dobrze zna naszą drużynę. Oby historia lubiła się powtórzyć. Powtórzyła się jeszcze to, co było ostatnio. To będę z tego zadowolony. Dziękuję. Ja tylko zapytam o Przemka Nogaja. Kiedyś trener powiedział takie zdanie, że Przemek Nogaj, jak jest zdrowy, to jest bardzo wartościowym zawodnikiem. Bo dzisiaj to się potwierdziło. 3 bramki zawodnika. Jeszcze zablokowany strzałami, to że strzela, to jeszcze ratował drużynę. Zgadza się, powiedziałem tak. Ja Przemka bardzo dobrze znam. Przeszedł do broni Radom z Rulika Radom, notabene od pańskiego brata, który był jego pierwszym trenerem. U nas się dalej rozwijał i mówię, to jest chłopak, którego bardzo dobrze znam i zaufałem jemu, zaufał mnie, pomimo mniejszych, krótszych występów w tamtej rundzie. Nie obraził się na mnie, tak jak co po niektórzy, został. I jest w obecnej sytuacji w super formie. Przeszedł dwie poważne kontuzje, ale ja nigdy nie zapomnę, jaki wspaniały duet tworzył z Kubą Krzanowskim kiedyś w juniorach i trzymam za niego kciuki, żeby dalej się rozwijał i podnosił swoje umiejętności. Dziękuję. Dziękujemy. Powodzenia. Dzięki. Powodzenia.